Jak już informowaliśmy, Fundacja Historia Kołobrzeg oraz wicestarosta kołobrzeski z radnymi Nowej Lewicy złożyli wniosek o nadanie imienia Antoniego Szarmacha kompleksowi parkowemu, który obecnie nosi nazwę od przedłużenia ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu. W studium nauczycielskim studiował historię, potem rozpoczynając swoją karierę zawodową nauczyciela w szkołach wiejskich, potem trafił do Kołobrzegu, zajmował się szeroko rozumianym szkolnictwem i nauczaniem w rozumieniu instytucjonalnym, bo pracował w tutejszym prezydium. Tak więc oddał swoje życie między innymi tej dziedzinie, ale nie tylko dlatego, że jego pasją zawsze była turystyka, był przewodnikiem turystycznym. Był człowiekiem, który realizował to, co mieszkańcy chcieli, żeby było realizowane, bo Antoni Szarmach zawsze zieleń miał na sercu. I to nie tylko audycje w telewizji kablowej Kołobrzeg z tym związane, dlatego że różne były inicjatywy podejmowane przez Antoniego Szarmacha, aby nasza rzeczywistość wyglądała trochę inaczej. Między innymi był przecież członkiem, założycielem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Liga Morska i Rzeczna, wychowanie młodzieży, to co tu było powiedziane, to tego jest bardzo dużo. Tak czasami patrząc na ten życiorys, to można powiedzieć, że stanowczo za dużo jak na jednego człowieka, a on to udźwignął. O postaci Antoniego Szarmacha ciepło wypowiedzieli się również radni. Ja na komisji podkreślałem jeszcze jego taką właśnie zaletę, zdolność do zjednywania sobie ludzi, do integrowania wokół pewnych właśnie idei, pasji. Taka życzliwość i uśmiech, myślę, że powinna być dla wielu ludzi już poza wszystkimi jego osiągnięciami pewnym wzorem do naśladowania. I szkoda, że nie ma go oczywiście wśród nas, ale pamiętamy wszyscy o nim ciepło i mimo, że miał wyraziste poglądy polityczne, to jednak zawsze pamiętam, chętnie rozmawialiśmy z dużą życzliwością na ten temat. Antoni Szarmach oprócz tych wszystkich funkcji i cech, które były tutaj wymienione, był przede wszystkim nauczycielem. Jak sam o sobie mówił, był największym kierownikiem najmniejszej szkoły w powiecie, bo przez kilka lat był kierownikiem takiej małej placówki na terenie gminy Siemyśl. Ale pamiętać też trzeba, że cieszył się bardzo dużym poparciem społecznym. Dlatego był radnym Rady Miasta do 98 roku, a później od 98 roku aż do momentu odejścia na wieczną wachtę był radnym Rady Powiatu, tak? Osiągając jedne z lepszych wyników wyborczych. Była to postać nietuzinkowa, był to człowiek o ogromnym poczuciu humoru. Jego gagi i teksty krążą wśród nas do dziś. Należy dodać, że IPN poinformował prezydent miasta, iż nie ma przeciwwskazań, aby upamiętnić Antoniego Szarmacha poprzez nazwanie jego imieniem parku na terenie Kołobrzegu. Ostatecznie Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.